Witam serdecznie w świątecznym studiu Go. Dzisiaj Państwu pokażę, jak można wykonać z odpadów znalezionych w domu takie oto choineczkę, jak zrobiłem tą z list przypodłogowych drewnianych. No i w tej chwili pokażę po prostu, jak to można najprościej wykonać. Przycinam kawałki listewek i przybijamy. Ile tych listewek można? Cztery listewki, bo to będzie malutka choineczka. Dobrze. Przygotowałem sobie cztery kawałeczki listewki i teraz przybijam mniej więcej w ten sposób. Patrzę odległości, żeby mniej więcej równo było po drugim gwoździku. Tak. Teraz odmierzam sobie mniej więcej takiej samej odległości te listwy imitujące gałązki. Na siłku. O, prawie. Przykładam teraz. Bierzemy. I teraz przytnę, żeby to jakiś kształt choineczki był, wyglądał. Teraz delikatnie te krawędzie papierkiem ściernym gładzę, żeby nie było tych zadziorów. Jeszcze staram się zachować tutaj te same odległości tych listeweczek. Następnie podstawę, którą już wcześniej przygotowałem. Teraz wbijemy. No, równiutko. I w ten sposób mamy już tutaj taki kształt choineczki. Następnym etapem, który nie będę po prostu w tej chwili robił, będzie pomalowanie tego farbą do ścian, zwykłą emulsyjną. Te choineczki zrobiłem dla stowarzyszenia Dajmy Szansę, które działa tu w Stawie Gudzie. W ogóle założone zostało w 2010 roku i pani Alicja Łabanowska jest prezesem tego stowarzyszenia, a ja z nimi współpracuję. No i postaram się więcej takich różnych choineczek zrobić. Dziękuję, do widzenia, pa, pa.